próba szukania odpowiedzi na takie pytanie w obronę ludności polskiej. Pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. Tych ludzi na proces przed. Nie mogło, dlatego że niemal wszyscy polscy Żydzi zostali wymordowani do końca 1942 roku. Począwszy od lata 1941 roku, kiedy zaczęły się na wielką skalę mordy w Polsce Wschodniej, a w 1942 roku deportowano niemal wszystkich polskich Żydów do obozów zagłady. W tym czasie polskie państwo podziemne było po prostu słabe. Nie było żadnych szans, żeby podjęło walkę z III Rzeszą. Linie frontu były daleko, daleko na wschodzie, pod Stalingradem, Leningradem i Moskwą, więc nie było żadnych szans, żeby podjąć walkę. Nie mogło zatrzymać Rzeszy Niemieckiej, która realizowała plan eksterminacji Żydów europejskich, ale mogło zaapelować do współobywateli, do Polaków, żeby okazali pomoc Żydom, którzy zdołali uciec z gett i obozów. Podziemie żydowskie długi czas prosiło o taką odezwę, apel, I prosiło i przywództwo polityczne podziemia, i przywództwo wojskowe, i rząd polski w Londynie, rząd na uchodźstwie, ale dopiero po bardzo wielu miesiącach doczekało się takiej odpowiedzi. Nie wiemy dzisiaj, jakie byłyby tego skutki. Być może ktoś, kierując się względami obywatelskimi czy patriotycznymi, okazałby pomoc żydowskim uciekinierom i jedno, dwa, a może 2000, a może 20 tysięcy istnień ludzkich zostałoby ocalonych.